Tymczasem, moi drodzy państwo, już jesteśmy. Ej, czemu ty nie uciekasz do góry, co, kochany? Cyk cię na dół, pod dół, do widzenia. Jesteśmy z powrotem, oczywiście z prawej strony drużyna Pompa Team, którzy już tracą do swoich przeciwników Better Nerf Anivia jednego punktu. 1-0 jest właśnie dla Better Nerf Anivia w tym momencie, więc jedno zwycięstwo dzieli ich od zdobycia miejsca wymarzonego, trzeciego miejsca. Zbanowany, jak widzimy, już Thresh. Tego również zbanowana Lulu. No i również decydują się na zbanowanie Sivir, co ciekawe, z zawodnicy tutaj Anivi, nerfienia Anivi. Same herbatki na czacie robią, tak. Tak, ja oczywiście jestem Tybek, bardzo mi miło, że mam okazję dla was kastować. No nie mam swojego takiego typowego mikrofonu, jak widać. No w związku z czym tak to się nam dzisiaj dzieje na evencie. Ja ogólnie, jak ktoś nie wie, kto to jest Tybek, to można sobie wklepać w Facebooku, wejść, albo Tybek 2 na YouTubie, albo można mnie czasem zobaczyć na eslowych castach, czy coś w tym guście. Oczywiście streamuję dla was ze sprzętu sponsorowanego przez Actina.pl, który można będzie już wkrótce na serwisie gram.pl zakupić. Takie fajne komputery, fajne sprzęty. Naprawdę takie, wiecie, nie jakieś tam no-name'owa płyta główna czy coś, tylko dobry sprzęcior. No i no, głos może mi się trochę jeszcze od AM-u nie wyleczył. No ale nie wiem, wracając do gierki. Mamy tutaj już zbanowaną Sivir LeBlanc. Sivir ciekawy ban w sumie. Taki niecodziennie, ale od razu co jest ciekawe, widzimy spikowanego Zaka. Zaka już dawno nie było. Dawno nie było. Zaka drugiego. Do tego Lulu zbanowano, Pantheon i Morgana, więc Pantheona w dżungli tutaj nie zobaczymy. W tym przypadku herbata z rana jak śmietana. O tak. Taka konwersacja z czatem trochę. Czy będzie po stronie Pompa Team jednak Wukong? To prawdopodobnie byłby Wukong dżungli. I Leona! Oj, Leona jeszcze nie widzieliśmy w tym matchupie. Zill! Już zlokowany! Proszę państwa, Better Nerf Anivia wybierają tą postać. Co to się wybiera? Co to się czyni w ogóle? Jak to tak to? Zillean. Obstawiam, że to jest Zill na supporcie. Bo na midzie, no nie wiem. Zill na supporcie, jeżeli wiesz, że przeciwnik wziął Leonę, to jest takie troszkę dziwne. No, dlatego no nie wiem, nie jestem do końca przekonany tak naprawdę. Także myślę, że poczekamy, zobaczymy. Skarnera, bo Poppy. To ja właśnie, ja bym chciał zobaczyć Heimer Dongera, no nie? Donger to byłoby moje marzenie. Tymczasem tu już widzę, że jest również pick Jinx. Jinx już jest chyba zlokowana, o ile mnie dobrze oczy nie mylą. I czwarta postać. Co tutaj dobiorą zawodnicy Pompa Teamu? Leona Jinx, to już jest aktualny botlane. I co ciekawe, tu jest Ashe. Zillean Ashe, w ogóle ale się nam szykuje bardzo ładna gierka. No, mili państwo, dawno nie widzieliśmy takiej kompozycji. Przynajmniej ja tak obstawiam, że to jest Zill na Donna supporcie, ale... Zill może być w sumie... On może być teraz wszędzie oprócz dżungli, tak mi się wydaje. No i Adakere, wiadomo. Więc to może być mid, może być top. Także jak będzie Donger, to tylko Raise Your Donger na czacie. Ale szybko wybrali, zobaczcie, Anivia! Tak, jak też nazwa tej drużyny brzmi Better Nerf Anivia, tak też wybierają o tą Anivię. I do tego Aatroxa, więc prawdopodobnie Zillean support, Anivia na midzie i Aatrox u góry. Tymczasem ostatni pick, czyżby Ziggs, jak widać, Pompa Team, totalnie drużyna, taka sklejka, legit, czy tak użyć słowa z angielskiego, zapożyczonego tutaj. Taka sensowna drużyna, jeżeli spojrzymy na dolną, górną dżunglę, na wszystkie linie, to są naprawdę tutaj powybierane, tak jakby to powinno klasycznie, El Clasico. Natomiast drużyna Better Nerf Anivia, tak totalnie, co to Zak, Ashe z Zillanem, Aatrox, no chyba w sumie... Z tych wszystkich postaci to tak, no, pasowałby jeszcze tylko ten Aatrox i ten może Zak, nie? Ale reszta to jest taki totalny kosmos jakiś. Możliwe, że się totalnie, możliwe, że się już rozróżnili, nie? Na maksa. No, nam pozostaje teraz poczekać kolejne tutaj minuty na meczek, w związku z czym, no... No cóż. Nawet się tutaj widzę na normalną, umawiałem na czacie.
zawodnicy. A czemu nie? Takie znajomości z internetów. Także no nie wiem, nie będę się jeszcze raz przedstawiał, na jakim sprzęcie to myślę, że już wiecie, na czym gram. Aktinie na 17 zapraszam na finał, gdzie my się pysie powalczą z Elo Boostletem. Dzisiaj 17, miało być jutro o 9, ale jest jednak dzisiaj o 5, także gorąco zapraszam. Best of 3 zagramy, tymczasem mamy mecz o trzecie miejsce, też best of 3, już 1-0 dla drużyny tej po lewej stronie, Better Nerf Anivia, natomiast po prawej Pompa Team próbują jakoś to ugrać. No i pytanie, czy to jest takie lekceważenie Better Nerf Anivia tymi pikami? No bo to widać po prostu, że to jest takie trollololo, no nie? Co tutaj w ogóle... Asche gra Cleansa z Flashem. Ciekawie, no Asche... Znaczy akurat tutaj Asche potrzebuje coś takiego. Potrzebuje umiejętności Cleansa, bo ona jest mało mobilnym AD Carry. Jinx jest trochę bardziej mobilna moim zdaniem, bo jednak tam masz szansę tego speeda z pasywki. Masz te pułapki, taka jest no troszkę bardziej rokliwa. No do tego oczywiście tam Vayne czy Caitlyn czy Lucian też w ogóle się umywają, no bo Lucian ma dasha. A Caitlyn może użyć siatki, żeby się odbić tak naprawdę. A Vayne ma oczywiście to rolowanie się takie, tak? Ma taką rolkę robi. Tak się kulnie się, jak to mówimy na Śląsku. Także no, zostaje nam jeszcze 2 minuty 8 sekund, żebyśmy ujrzeli meczek. No, tymczasem... Nie wiem, czy to będzie taki stomp od początku. Przypomnijmy, że ostatnim razem Midlaner tutaj szalał. I na Nidalce tam było chyba Sword of Occult, Magicka, czyli taki ten typowo pod Snowball. Im więcej zabijesz, im więcej asyst ci wpadnie, tym będziesz mocniejszy, ale jeżeli zginiesz, to tracisz to bardzo dużo. No i... Nic no. Mam nadzieję, że nam to się internet jakoś nie wywali znowu, bo wcześniej mieliśmy jakieś parę razy, ale przynajmniej w takich momentach, że już nie miał to wywalenie się nie miało większego wpływu na to. W związku z tym, no cóż. Poczekajmy, zobaczymy. Minuta jeszcze dwie. Ja tymczasem przypomnę, że jestem na Pyrkonie, tutaj siedzę. Jak ktoś jest na evencie, to też zapraszam potem można zbić piąteczkę, tam gdzie ktoś znajdzie. Gdzieś tu będę się szwendał pewnie w tej przerwie przed meczem finałowym. Bo aktualnie siedzę w takiej kanciapie tutaj. Obok mam oczywiście streamerów innych gierek. No i tak to próbujemy sobie dawać radę. Jeszcze 30 sekund. Klasycznie Pompa Team, rynek tą góra, wiadomo, Oriana na środku, dole Leona z Jinx, w sumie nie widziałem jeszcze Leony tutaj wykonania, nie widziałem ani razu na tym turnieju, więc może to będzie jakiś klucz do zwycięstwa, bo czasami Leona potrafi tak naprawdę fajnie skierować gierkę. No, 3 sekundy, 2 i za moment startujemy. Ciekaw jestem, czy zobaczymy lane swap. Może jakiś w końcu invade na starcie do dżungli. Dwa razy się zdarzyło już stracić po prostu buffa takim późnym wejściem we dwójkę. Co mieliśmy okazję zobaczyć. Właśnie dwa razy. Tak to jest, jak się swojej dżungli tak do końca nie pilnuje. Czemu mi te zdjęcia tak uciekają? Jakoś dziwnie w opisie, nie wiem. Ach, ten program do streamowania. Właśnie to jest bardzo fajne combo, tak jak chat podpowiada Wukong z Ori. To my się pysie w pierwszej grze na Pompa Team bodajże mieli taką kompozycję, do tego jeszcze był Yasuo. I to ich tak miotło, jak tam Oriana trafiła trzech zawodników, to Wukong od razu z automatu wskakiwał. I od razu wyjaśniał, więc to bez dwóch zdań na plusie. Także z lewej strony oczywiście zawodnicy Better Nerf Anivia, niebieska drużyna, tymczasem u góry czerwona drużyna po prawej stronie. Mecz o trzecie miejsce, Pompa Team oczywiście. Już przegrywają teraz 1-0, niestety. Ja jeszcze tutaj poustawiam jak trzeba ikonki. O nie, czekaj, tak. No i powinno być ok. Zobaczymy, czy jakiś invadzik, czy nie.
nas tutaj czekać będzie. No, w związku z czym czekamy. Czekamy na rozwój sytuacji. Aktualnie widać, że bez Lane'swa po atak z góry, Melekta też w pobliżu tej górnej linii. Pytanie, czy ta Ashe to nie będzie trochę kula u nogi zawodników Better Nerva, nie wiem, no bo ciężkie życie Ashe będzie miała na pewno na tą Leona z Jinx. Oj, to jest bieda. Jak Leona wskoczy na nią, na drugim levelu powiedzmy, Jinx zarzuci pułapkami, no to to już jest zużyty przynajmniej flash do ucieczki. W związku z tym, no, to może być naprawdę bieda. To jest też fajne, że nie mogą wykorzystać tę grę właśnie, żeby przytrolować na maksa, aby mieć potem jeden do jednego i tam już zagrać taką normalną, pewną gierkę. Więc pytanie, jak te trolle wyjdą. No i Ashe, ależ obrażenia w stronę Jinx na początku. Pamiętajmy, że ten pasek na mity, więc tam jest 100% szansa na skrytowanie. No ale Leonel ją łapie! I Ashe musi tutaj troszeczkę uważać, niestety nie ma drugiego levelu. Na Leonie, żeby coś więcej zaszaleć. Tak, witam wszystkich nowych na czacie, oczywiście, że tak. I bez wejdu na dżunglę mamy tutaj jednak, mimo wszystko. No i zobaczmy, jak się potoczy ta walka. Ta wymiana tutaj. No, także... Ale Nivea zaczęła z butami. Coś tam czat mi wspomina o Krita, nie wie, o ile są pierwsze bomby tymczasem na dole. A Nivea tutaj ma 26 abyss power, więc tutaj o Dekere nie mamy raczej co mówić, aż na dole. No i patrzcie, jak ich tutaj zepchali! To jest bardzo rozsądna decyzja, żeby nie dać im wbić drugiego levela jako pierwsi. Pierwszymi, żeby tutaj nie mogli sobie go wbić. Na drugim levelu, jeżeli oni by byli pierwsi, to tutaj już myślę, że spokojnie wskakują na tą ekipę i ich kasują, więc sporo many na starcie zużyją. Przypomnę, 1-0, przegrywają czerwoni w tym momencie, pompa team. Natomiast Better Nerv Irelia, tak jakby trochę... Better Nerv, czemu mówię Irelia cały czas? Better Nerv Anivia, przepraszam. Tutaj... No trolują troszeczkę, to widać po ich spikowanych postaciach, przecież. Leci kolejna bomba w Jinx, ależ dostaje tutaj i z volleyballa. Z voleja. Cross shoty, tutaj volley. Na górze Jax. Jaki Jax? Zak wskakuje, przepraszam, no i złapana, tutaj zostaje Renekton i zostaje zabity. Pierwsza krew na korzyść, już Better Nerv Anivia zgarniają w tym momencie. I 1000 złota przewagi, kolejne bomby lecą na Jinx. Ona musi tam bardzo uważać. Teraz ta Anivia było blisko. Pamiętajmy, że żeby zabić Anivię trzeba jeszcze zbić jajo, więc to czasami jest takie... No, można się pokusić o dajwowanie ją podwieża tutaj jajo i wtedy na początkowych fazach jest ją tak naprawdę ciężko tam zabić. Kolejna bomba na Jinx. Ileż obrażeń zada? No, w sumie niewiele. Tutaj patrzcie, jak oni się czają, jak oni kampią na tego Renektona. Ward jest rzucony właśnie specjalnie, żeby go widzieć. Zak skakuje z double buffem, czy go zabiją po raz drugi? Chyba tak, na to wygląda, on nie to szłapie się do tej wieży, czy tak flash poleciał, jest bardzo blisko, Aatrox! Tak, 2-0 już mamy, no i Better Nerv Anivia. Co oni robią, więc nawet bez bitego tego pasywa w tym momencie. Aktualnie, no, 2, ładnie. Zabijam teraz Anivia pojedynek na środku, no nie ma za dużo many. Także ciężko ma. Jeżeli chodzi o lagi, to ja nic tutaj nie dropię klatek żadnych, więc to nie jest ode mnie niestety. Nie jestem w stanie tego nic zrobić, bo nie mam lagów po prostu. Jak nie dropię klatek, to tego nie ma. Jinx zmuszona do odwrotu tymczasem. Piąta minuta, no i wskakuje EW. Teraz na Anivie. Ale tak raczej spokojnie, już 2 kill prowadzą. Tymczasem Zak, patrzcie, on tu cały czas stoi na tej górze. Co oni wyprawiają? Teraz zabierane są golemy w międzyczasie. 5 minuta, no i ciekawa sytuacja tutaj. Oczywiście, że tak. Aatrox teraz, on ma 2 levele przewagi, wskakuje na Renektona, tu już jest Zak też wskakuje, ale czy będą prowadzić? Nie są w stanie raczej zdajwować wieży, za mało punktów życia. Mimo wszystko tutaj posiadają obydwaj ci zawodnicy. No i aktualnie wygląda to fatalnie dla tego Renektona w górę, ale że on tutaj jest pilnowany, taki baby seed, jak tam mówią. Wukong też zmierzał troszeczkę w tą stronę. No i 6 minuta.
Jak wygląda sytuacja? Zobaczcie, tu jest 30 do 10 w Last Hitach Jinx. Przez ten recall jest zmuszona po prostu do tego, żeby stracić sporą, sporą ilość Last Hitów. Renekton ma w ogóle Last Hitów 9, teraz dwóch na górze się nam zrobiło. Co ci junglerzy tutaj robią? Po czwartym levelu obydwaj ci czerwoni tutaj playerzy. W związku z czym, no... Tutaj Anivia nawet wybrała się na tą górę. Pozostawiła swoją linię środkową bez obrony. No i zobaczmy, bo może być w końcu jakaś odpowiedź z drużyny. Pompa Team obijana jest tutaj Ashe, no jak mówiłem, ona nie jest zbyt dominą postacią. Lecą kolejne bombki na Jinx. Czy się tutaj coś wyjaśni? Chyba nie, raczej spokojnie odchodzą od siebie. A o góry trzech zawodników. Better nerf Anivia, oni biegną daleko. Atrox tam próbuje skakiwać, no ulti. Anivia, ona nie ma manej, za daleko jest niestety, żeby zgarnąć Wukonga. Atrox, czy on będzie dive'owo? Co on czyni? Tam jest złapany na pasywce, oczywiście, że tak. Więc przeżyje tutaj mimo wszystko. Ładuje życie. Chora gra, naprawdę dziwna, niesamowicie. Troll od samego początku. I póki co widać, że udany ten troll na naszych ekranach. Także 7 minuta, tutaj już prowadzą 2000 złota. Zawodnicy, oczywiście Better Nerf, Anivia, pierwsza wieżyczka wpada na ich konto, no i góra już jest zepchnięta przy pomocy junglera, który cały czas konsekwentnie tam stał. Czasem dołem, teraz pchana jest też linia, gdzie ta Jinx znowu zmuszona do odwrotu. Zobaczcie, ależ ona tu już tych last hitów traci ponad 30, chyba 7 last hitów straconych. Bardzo, ale to bardzo dużo. 3000. Co oni już mają? Co w ogóle oni mają? 3000 złota przewagi mają prawie, że... Co to? Jak to? Nie naliczyć, nie umiem, czy co? To jest niesamowite. No, tymczasem Orianna, jak widać tutaj, jedynie ona jakby ma tutaj przewagę, jakąś last hitach rozsądną, natomiast Renekton również dwa razy tych last hitów mniej. Ashe, level przewagi, no ale tutaj już leci Wukong na niewidzialną, on się skakuje na Zilaną, nie ma 6 levela, żeby się tutaj zrespić od razu na swoim ulti. W związku z czym, no, wpada kill jednak w ręce zawodników Pompa Teamu. Tymczasem na środku tutaj Atrox, ale że oni szalenie w trójkę, po prostu kasują jedną wieżę na drugą, no, Zack daleko skakuje nam. Tymczasem ta dwójka cały czas fokusuje się na wieży, Zack jakby odstrasza tą Orianę jak najdalej, Wukong tu już nadciąga. I uspokoiło się nam troszeczkę, myślę, że wróci Atrox czy coś z powrotem na tą górną linię, gdzie tu Renekton już pcha. Da mu taką chwilę wytchnienia na tej linii, właśnie na dole ta wieżyczka, ileż ona? 512 punktów życia jeszcze. Gdzie też bardzo, bardzo blisko. Leci Arrow! Co ten Arrow? Jak skąd on się tu w ogóle wziął? O mój Boże! 3-1 i co za akcja na środku! Nawet nie widziałem, jak ten Arrow... Wiecie, jak jest ciężko trafić takiego prostopadłego Arrowa w tym? To jest naprawdę niesamowite majstersztyk. Co za akcja. Także 3-1, 9 minuta. Mega, mega... Mogę wstrzymać powiedzieć, że tak... Pod względem trollowania to im super wyszło, no nie? Oni tutaj prowadzą 3000 zł, już mają w 10 minucie, więc jak będą to przynajmniej po prostu utrzymywać, to będzie naprawdę szybka gierka. Tak, trzeba przypomnieć o tym, że Zilean ma bodajże tego pasywa takiego hajsowego. Hajs pasyw. Nie, przecież on ma do expa tego pasywa, o czym ja mówię, to ten miał chyba kiedyś. Ashe ma ten New Jinx taki z tego kołka, no nie? Z tym goldem, 123 golda. Co ja gadam, troll mnie tutaj, ten, Chad mnie tutaj trochę trolluje. Nieśmiertelny team. Tak, 3-1. W 10 minucie prowadzony są ci Atrox, teraz mega wsunięty na grudnej linii do przodu. No i... Moment uspokoił się nam. No ale Ashe, zobaczcie, ona ma dwa razy więcej, raz tu więcej. Zilean sam tutaj zonuje tą Jinx, nie jest w stanie podejść bliżej. Mimo, że jego bomby nie zdają jakoś tak strasznie, że obrażeń, dostaje jednego korka od Jinx. A Ashe tutaj może spokojnie sobie farmić, tymczasem u góry Wukong nadchodzi, jest niewidzialny. Tańczy, wystarczy tego wszystkiego, żeby go złapać. Ładnie tutaj robi uskok. Renekton na ultimate go próbuje gonić, zużywa flesza, łapie go na stunie, to może być chociaż flash też zużyty przez Atroxa. Podpalony tam zostaje, no ale raczej uda mu się uciec tak bardzo ładnie. O, nadchodzi tutaj już Kavalera, Zack, połowa życia, red buff. Tymczasem Anivia też z blue buffem, no ale ma pełny pasek życia. Red team's turret has been destroyed.
3-1, no i wieżyczka zostaje w końcu dobita na dolnej. Teraz Wukong znowu na tej niedzielności goni, ale oni nie zdają sobie sprawy, że tutaj jest zachwytanie, czy uda się tutaj przetrwać tym zawodnikom BDRF. Alivia, co oni robią? Leci też podpalenie na Renektonie, on zostaje zabity, ależ akcja, 4-1. W tym momencie, no 11 mamy już minutę. No, w związku z tym 4000 już prowadzą. Kolejny arrow, ale tym razem nie trafiony. Ależ przeleciał, tutaj było blisko, żeby... Gdyby trafił, ja bym jeszcze tu spokojnie było wejście. Jak najbardziej są Anivią z tym zealem. Wieżyczka tymczasem jest brana. Już kolejna trzecia tak naprawdę w tej grze. Tymczasem Wukong od tyłu. Pytanie, czy on tutaj ogarnie, ma red buffa. No ale Zak również go ma. Bardzo mało się, obydwaj zawodnicy. Kręci się, kręci pod wieżą, ale to raczej nie wystarczy, żeby wytrzymać. No i jak widać... Póki co, miazgują tutaj przeciwników zawodnicy Better Nerf. Ja przypomnę, że to jest best of free, gramy mecz o trzecie miejsce. Już jest 1-0 dla tych niebieskich tutaj playerów Better Nerf Anivi. I wygląda to, że wezmą tą grę 2-0, bo bez odpowiedzi jakiekolwiek zawodnicy Pompa Team w tym momencie. A finał już o 17. Przypomnijmy się, Pysie kontra Elo Boostnet. Zapraszam oczywiście na ten kanał twitchowy lub tutaj do nas na Pyrkonie. Czasem 12 minuta, już jest 4-1, a oni napierają trzech zawodników na dole, tymczasem widzę, że dwóch Aatrox razem z Zakiem udają się w stronę górnej linii. Pytanie, czy Pompa Team będą w stanie wybronić to miejsce. Leona tam skakuje, zobaczcie, no ładny cleanse, właśnie po to go wzięła tego Samonera, leci bomba, rakieta tak naprawdę, Jinx. Zealand się tutaj zaśmiał tak szydersko troszeczkę, Anivia z powrotem na środku. No i dwa razy więcej dalej tu jest tych last hitów, powiedzmy. No aż on już ma B, on już ma BTK. Także póki co strasznie. Strasznie tutaj miazgowani ze zawodnicy. No i póki co ciężko to wygląda. 4-1, 13 minuta. No i nadal próbują tutaj coś walczyć. No i czy będzie podejście na tą wieżę u góry? Tu jest dwóch zawodników, skakuje tutaj Wukong. Aatrox, Zun już ma Guardia, Angela razem z Zakiem. Oni są nieśmiertelni praktycznie. Walczą tutaj grubo, twardo. Tutaj patrzcie, oj, nie strafiony. Było blisko, jest tutaj już Zeal. Razem z oczywiście Leoną. Tak, przypomnę, że finał nie jest jutro o 9, a dzisiaj o 17, moi kochani. No tymczasem, no, Zak został zniszczony w stanie i raczej zostanie od razu dobity. Pytanie, czy Zil mu pomoże. Puścił na niego swoje ulti, więc tak jak mówię, oni są, nie są. Po prostu są, nie są. W stanie ich zabić, zawodnicy w Pompa Team, ale chyba w końcu. Rozbity jeszcze Zak do tego, kolejny Guardian odpalony. Ile, że oni czasu tutaj potrzebują, żeby ich zgarnąć i w końcu. Po tak długim czasie zabicie zostałem i Zak, i oczywiście drogi Aatrox, double kill Oriany, 4-3. No ale... 14 minuta. Nie są w stanie ich tutaj zgarnąć, Anivia tymczasem środkowo mnie pcha. 3-0 w wieżyczkach. No i ta przewaga jakby cały czas na ich korzyść rośnie. Better Nerf Anivi niebieskich. Pytanie, jak długo ten mecz nam potrwa i czy Pompa Team się jeszcze obudzą? No w końcu jakieś przebudzenie mieli, ale długo czasu sobie stracili na to, żeby tych dwóch zanim tam mieć teraz bardzo ładne trawno, zużyte flash i nawet nas tu nie złapana ta Leona. Czy wystarczy sięgnąć? Chyba jednak nie. No a Anivia musi uważać, bo nie ma zbyt dużej ilości tutaj many, więc ona wkrótce raczej... No niestety, Anivia jest taką postacią bardzo, bardzo, ale to bardzo mana żerną, dużo tej many na unikność trzeba. A przy okazji jest no, słabo mobilna i nie ma też żywotności jakiejś takiej super. No, podejdą teraz tam tego Blue. Co to w ogóle? Ten Blue jest... taka próba była zabrania go czy coś? Czy się uda? Asze Zeal? Przypomnijmy, że Smok cały czas stoi. Nie mieliśmy jeszcze jakiejś takiej większej walki o ten objective. No i Asze próbuje tutaj obijać na zmianę z Wukongiem. No Wukong ma ten plus, że on ma w zanadrzu swoje smite'a, więc... Nie! Jednak Steel poleciał! Co się stało? Asze ma blue buffa w tym momencie! Ale to rozsierdziło, rozochociło nam Wukonga, no i ten wpada i zgarnia mimo wszystko dwa kile. 5-4 w tym momencie i otwarta w sumie droga na Smoka, więc zaczynają chyba zbyt tutaj kozaczyć zawodnicy Better Nerf.
ani V, przez to mogą przegrać tą grę. Za dużo troli, chociaż jednak to jest na górze. Tutaj na środku łapany, odpala ultimate'a, no 3 na 3 na jednego, tutaj jest 2, 3, tak, zabity, tutaj 5-5 w tym momencie. No ale tutaj w międzyczasie był zabrany z MOG przez czerwonych, czyli Pompa Team. Opłacalna bardzo wymiana. Tylko nie mogą teraz stracić tej wieży na środku, jeżeli chcą uzyskać ten wynik, ten zyskany gold ze smoka, to muszą to bronić. I to się dzieje aktualnie. Także 5-5, no i 3000 złota na korzyść aktualnie Better Nerf Anivi, tej drużyny, która walczy o trzecie miejsce z Pompa Team i prowadzą 1-0 aktualnie niebiescy. Teraz tylko do bazy, zobaczmy ile tutaj złota mają. No niewiele, Jinx tutaj 1200. No aż tutaj tak mega ją masakruje pod względem CS-ów. 50 tu jest ich na koncie więcej Ashe. Jest taka rozkmina na czacie temat skinów, to ja bardzo czekam na koszykarza Dariusa. Darius Dunker, to będzie skin, czekam na niego bardzo. Tymczasem Anivia zgarnia buffa, ona potrzebuje, żeby tutaj tak naprawdę działać jakoś rozsądnie i zadawać rozsądne obrażenia i spamować się czarami. Tymczasem góry Aatrox z Renektonem, wymiana kolejna, bez jakichś większych konsekwencji. No, Kukon też się nam tutaj kręci, skakuje teraz na Aatrox, odpala swojego ultimate'a, no i pytanie, czy wyjdą z tego wszystkiego cali zawodnicy Better Nerf Anivia, bo troszeczkę w odwrocie zagobijany również. Już tutaj jest Ashe z Anivią, widzieli, są oczywiście na tym wardzie Leona, czy ich tutaj zakleszą, leci lodowy sopelek, nietrafiony znowu Aro Ashe. Jak na początku ją pochwaliłem, to teraz ta Ashka, niż drugi Aro, z tego co widzę, nietrafiony, a szkoda, bo mogłoby to tym zawodnikom pomóc skończyć jakoś tutaj tą grę szybciej, a tymczasem widać, że bardzo ładny opór ze strony Pompa Team, oni bronią tą wiedzę, też sporo obrażeń w kierunku niebieskich. No, Anivia teraz złapana znowu bardzo ładnie, no sama jest, musi zrzucić flesza, żeby uciec z tego naporu obrażeń. No 18 minuta, oni dalej tutaj bronią, dalej próbują coś zdziałać, obijana ta wieża, czy zostanie zniszczona połowa życia, leci kolejna kulka lodowa, Anivi, zobaczmy po punkt do przodu. Resztką się próbują tutaj bronić, a to gdzieś tam z tyłu w ogóle zagubiony, leci jeden darmowy strzał w Ashe, czy tam też dwa. No i wieża po prostu jest oddana. Nie chcą ryzykować bycia wciągniętym w walkę pod tą wieżą zawodnicy czerwonego teamu, czyli Pompa Team. No i cofka do bazy. Po itemy regeneracja. Natomiast jaka decyzja Better Nerf Anivi? Czy oni teraz zejdą na środkową linię, na tą wieżę? Ona też nie ma wiele HP. 4-0, jeżeli chodzi o wieżyczki, więc tutaj naprawdę mega prowadzą. Już przepychane te są minion tunał. Zak złapany, on już Guardian się mu, jak widzimy, zrespił. Obnowił mu się cooldown na tym itemie. Jak również Aatroxowi. Także Zak z Aatroxem tutaj mogą spokojnie teraz biegać. Nie martwmy się za bardzo o swoje życie. Zobaczmy, Renek to próbuje skakować na nim, ale sporo obrażeń staje na swoją klatę. Odpala z ulti. No i kto wyjdzie z tego cało, bo widzimy teamfight rozpada się nam na dwie części. Dobre ulti nam leciało Oriany, no ale gdzie to jajo? Tam jest jakieś przy życiu, a Zak próbuje też wyjaśniać. Jeden Guardian Angel odpalony, drugi Guardian Angel. Wszyscy giną i oddawiają się znowu, wracają do życia. Co się dzieje? 6-6! I wygląda na to, że Better Nerf Anivia jednak double kill, a nie wie. No jeszcze Oriana na życie, ale pasy Aatroxa się tam odpala. Tymczasem Zak chyba zostanie zrzucony, tak, 7-7, no i 5000 złota prowadzą. Także dwóch, chyba za dwóch tutaj tak naprawdę było. No ale przez moment wyglądało to naprawdę strasznie. No i 20 minuta, jak widzimy, mecz o trzecie miejsce, przypomnę. 1-0 prowadzą niebiescy, czyli Better Nerf Anivia, ale widać, że to trollowanie chyba się troszkę skończyło, bo zaczynają się robić równe te wymiany na akcyjkach. W związku z czym muszą tutaj troszeczkę uważać chyba i przejść w taki tryb, wiecie, skończyć się obijać. Bo trochę zlekceważyli troszeczkę tutaj Pompa Team i Pompa Team zaczyna się odgryzać. To naprawdę bardzo widać. Także 7-7. 21 minuta powiedzmy. Środkiem teraz jakaś próba pchania.
trzech zawodników, Ashe tymczasem swój puszuje dolną i ona ma masę przewagi w last hitach nad Jinx, ale tutaj niestety Jinx dwa, niestety dla oczywiście Ashe, dwa kile ma do przodu nad tym zawodnikiem. Byłoby to wybrane tutaj z golem, Bluba wskakuje na Niwie. Minuta nam do smoka pozostała, kto go weźmie, pytanie. Kto go tutaj zgarnie, na short też jest tutaj, jak widzimy, opcją dostępną, ale troszkę można by na nim stracić, podwinęłaby się mogła nóżka, 5000 zł przewagi, cały czas dla niebieskich w tej Better Neva Nivea, zobaczmy, bo leciał teraz ładny Arona, może to się skończyć w końcu jakąś wymianą, czy te trolle dadzą radę, Better Neva Nivea, Wukong się tutaj nam kręci, na Ashe focus bardzo ładny, no nie ma szans ucieczki, więc jeden za niego, ale tu jest ADKR za supporta, no i unstoppable, skakuje nam na Anivi. Renekton odpali swoje ulti, Zak skakuje w momencie, w sumie w bardzo dobrym momencie, ale czy to wystarczy tych obrażeń? Odbija się nam również na ultimate'cie, czy on się rozpadnie na części? Nie, on nie miał pasywa dostępnego, w związku z tym 9-8 i teraz sytuacja się nam troszeczkę odwróciła. Gdzie jest Aatrox? No przypomnijmy, że on też Guardiana ma cały czas na cooldownie. Także 9-8, no i bardzo ładnie mimo wszystko bronią się tutaj Pompa Team, czerwona drużyna. Czy podejdą środkiem tak z jakieś pingi w stronę smoka? On już jest dostępny. On czeka, żeby go zabrać. 22 minuta. Wieża tutaj ma tylko 270 HP. 270 życia na środkowej linii. Także 9-8. No i spokój jest, ale zawodnicy Betterner na nich biorą smoka i takiego troszkę przyczajonego. Niestety, Pompa Team nie zdają sobie chyba z tego za bardzo sprawy. Może przeczuwają, nie mają tu wizji, więc pewnie nie wiedzą na pewno. Szkoda, bo to jest bardzo ważny objective w tej minucie bez podjęcia walki. To jest duża strata. Widzimy, że to opornie idzie temu Zilowi i Aatroxowi. Wzięcie go samemu. Tymczasem Ashe, tak, smok wpada w ich ręce, Ashe tutaj farmi dalej na dole. Kolejny dead na koncie Ashe, kolejny kill na koncie Jinx, jak widzimy. I 5-0 Anivia. Better Nerf Anivia, ta nazwa drużyny, widzimy, zobowiązuje. W związku z tym, 23 minuta. No, ci się gdzieś zgrupują w końcu, bo cały czas w okolicach tego środka tutaj ten zawodnik chrąży, oczywiście Ward też jest taki, no, żeby widzieć tu coś. Ten za moment zniknie na niekorzyść Pompa Teamu. Aatrox po raz kolejny próbuje tutaj wyciągać kolejne wrejty z dżungli przeciwnika. No i mamy jakąś wymianę, Aatrox z Wukong, ale bez engage'u aktualnie, cały czas spokój. Kto się przełamie, kto popełni błąd jakiś, Jinx z tyłu. No najważniejsze myślę, żeby dla Better Neva Nivea, jeżeli oni chcą wygrać tą gierkę, to musi być dobry engage'asze. Nam się świetnie zainicjować. Widzimy, że już ma dostępnego Arrowa, no ale Renekton skakuje. Pytanie, czy to jest rozsądne? Aatrox równie skakuje w drugą stronę, ale bardzo ładny Arrow, no pytanie, kto wyjdzie z tego teamfightu w całe? No, kręci się Wukong, no ale zostaje tutaj oczywiście zjedzie, Ashe zgarnia kile. Bardzo pięknej pozycji jest Ashe w tym momencie. Double kill, 10-10, no Jinx jednak Aatroxa zgarnia. I pytanie, kto tutaj da radę? No bo double kill jednak Jinx, co ona robi? Exos tam jest na niej. Triple kill Ashe, oj, ależ blisko, żeby tam by Quadra było blisko pęty tak naprawdę. Rynek tu ledwo uciekł, no i Quadra killa tutaj mamy. Proszę Państwa, 12-11, no i wieżyczka na środku po prostu odkryta w tym momencie. Nikogo nie ma do obrony. Pytanie, jak głęboko się zaciął. Co ciekawe, aż od razu rekoluje do bazy, nie? Nie próbuję aż kiedyś jeszcze wziąć tej jednej wieży tutaj. Wiedzą, że przecież jest oczywiście jeszcze tutaj Leona, tutaj Wukong. W związku z czym odpuszczałem sobie. 25 minuta. Także 12-11. No Anivia jeszcze sobie pchała tą dolną, której nie zobaczy, ile że ona ma lasitu więcej. To jest 10200 do 7400 zł. Prawie że 3000 zł przewagi. Bardzo, ale to bardzo dużo. To jest jeden duży kozacki item więcej. 25 minuta, oni po raz kolejny się grupują, pytanie czy dalej będą pchać środkiem. Widzieliśmy, że mimo że była dobra pozycja Ashe, to też bardzo dobra pozycja Jinx. W związku z czym ona próbowała tutaj coś ugrać, ale nie wystarczyło tego lidy, jednak ta szala minimalnie tutaj nie jeden strzał więcej czy coś na korzyść drużyny Better Neva Nivea, to oni zgarniają Quadrę blisko pęty tam, powiedzmy sobie szczerze, że było. Zobaczmy teraz środkiem podejście na wieżyczkę. No już tutaj 4-5 zawodników również w obronie. Pompa Team. Ostatnia wieża broniąca inhibitora.
Ci będą wbijać. Zobaczcie, tu są trzy. Oni wszyscy mają prawie guardiany. Zil ma guardiana, tylko jeszcze Ashe z tego. Nie, Ashe też ma guardiana, przepraszam. Ani Kia tylko guardiana nie ma z tego co widzę, ale ona ma jajo, więc to jest tak, że Zac się rozbija. Atrox ma pasywę. Zil jeszcze może puścić ulti swoje, więc oni są tak ciężcy do zabicia. Mega, mega. 12, 11, no i oni podchodzą na wieżę, ale pytanie, czy mają możliwość obijania tej wieżyczki, bo na razie nie widzę, żeby Ashe to jakoś próbowała. Na razie zgarnia tego pinka, Orianna oczywiście oddaje jej też jakimiś obrażeniami. Oj, poleciał chyba Arrow, tak, i Zac skakuje z Atroxem, bardzo ładnie się tutaj synchronizowanie, ale Wukong też skakuje nam na Ashe z boku, no ale oczywiście ma Guardiana. Pytanie, czy dadzą radę zabicie Betterner, Valivia w tej chwili zabity tutaj zostaje z Zilla, no za chwilę ożyje, bo to nie jest śmierć końcowa, double kill i chyba czyszczą! 5-0, czy będzie Ace Renekton? Czy da radę? Chyba nie, chociaż zaraz! Ucieka i tutaj wszyscy zostają zabijani na tych guardianach. Wstają w ułamku, tutaj chyba 2 sekundy, jeden. Execute Zilla! Co się dzieje? 16-11, Zac też zostanie tutaj raczej zgarnięty. Oj, może być, bo on jednak mimo wszystko Ashe dopalona tutaj, tak raczej dopalona. Shutdown, czy będzie double kill Renektona? Waleczny gad! Waleczny aligator, nie! Skoczył Atrox i wyjaśnił. No ale w międzyczasie tutaj już nam powstała Orianna i będzie kontynuacja tej obrony. Rakieta, nie, jednak nie trafiona tam nikogo. Zaka myślę, że mogłaby go tutaj dobić, jakby leciała jakoś tak ładnie tu. 17-12 i otwarła się nam tutaj linia górna w tym momencie. No, w związku z czym ciekawie się nam meczek rozkręca. Ciekawie. Drużyna troli tutaj daje radę, a oni mają już 11 tysięcy złota przewagi, więc masa. Jeszcze ani jednej wieżyczki się pompa tej nie udało zrobić w tej gierce. Tymczasem Betterner, Vanilla już mają 6 wież na swoim koncie. Więc sporo. Bardzo dużo. 6 do 0, Nivia. 60 dla seatów więcej, może już 70. Także jak widać, no, jest ciężko. Pytanie, co dalej? Przypomnę, że zapraszamy na 17 mecz finałowy. My się pysie kontra Elobus.net. A my mamy możliwe, że ostatni, przynajmniej tak się nam zapowiada, ostatni mecz o trzecie miejsce, bo to jest best of three, czyli do dwóch zwycięstw. Zabrany jest teraz Red Buff, 17-12. No i gdzie oni się dalej tutaj pojawią? Bombka na wrejcie. Ładny Arrow, ale czy ten Arrow ma sens? No nie wiem, bo Wukong teraz łapie tych dwóch zawodników, leci ulti Orianny też takie troszeczkę w jednego z tych tutaj czempionów. No ale mamy akcję, jest teamfight, no i Zac ginie. To może być poważny teraz błąd Betternef, Anivi, no Ashe jest out of position, chociaż Anivia zgarnia killa. Co to Ashe, przepraszam, Ashe, ona tym zostaje zabita mimo wszystko. Double kill Anivi, ona wyjaśniła na górnej linii, ale tu jest dwóch zawodników jeszcze obronie, więc wygląda na to, że mimo pięknemu, mimo pięknego engage'a ze strony Pompa Team, to zbyt mocno, zbyt nafidowani są tutaj zawodnicy Betternerf, Anivia i triple kill Anivia wbity. Także teraz środkowa wieża będzie brana, 21-14, jeszcze rynek to ta godzina, ale że on jest twardy. Atrox, czy on ma pasywa, czy on to przeżyje? Tak, ma pasywa, Ace wbity, także wszyscy lecą, 5 sekund do Jinx, czy tam jeszcze 3-4 sekundy do Wukonga, 6 do Orianny i czy dadzą radę wziąć inhibitor? Chyba tak, wygląda to, że dadzą sobie radę, 22-14, no, czy dadzą? Jeszcze stun bardzo ładny, jeszcze tak mało brakuje, tak wiele, tak niewiele. I chyba nie dadzą rady zrobić tego inhibitora. Mało brakuje, oj, ależ blisko było, żeby Anivia została złapana. Ile żona obrażeń w ogóle zdaje, co tu się dzieje? Jest odpowiedź jednak z powrotem. I shutdown leci. Mimo wszystko nie udało się wykończyć tego odwrotu, takiego capnięcia tutaj. Aru, co ten Aru? No jakby trafił w Orianna, to by ją zabił raczej. Teraz tutaj jeszcze Zac. Co to w ogóle, to jakieś niedobitki z niedzieli pozostawiani. Co to ma być? No i znowu chwila wytchnienia. Tutaj dla drużyny Pompa Team czerwonej. Inhibitor się leczy pomalutku, tutaj jak widać. Ten górny również odkryty. Jaka będzie decyzja, bo smog jest też opcją taką zrobienia w zasadzie za darmo. No nie wiem, poczekamy, zobaczymy.
Już nie zaszedł na środku. Jest Zil. 2 na 3. Znaczy, 11 tysięcy przewagi. Cały czas posiadają zawodnicy. Peter Nerwaniwia, 7 wież. 0 po stronie Pompa Teamu. Czy oni są jeszcze w stanie podjąć tą walkę? Spoglądam na itemy. Nie widzę tutaj jakichś tym razem szaleństw większych. Także 31 minuta, ale czają. Muszą to jakoś obronić, ale czy są w stanie? Ciekawa decyzja ze strony Better Nerf Anivi, bo oni by mogli spokojnie zrobić smoka, tak mi się wydaje. Tam nie mieliby jakiegoś większego problemu, ale oni cały czas pchają się na inhibitor. Długowy na niewidzialności, pytanie, czy będzie dobry engage. Zobaczmy, kto wyjdzie z tego engage'a. Cało Anivia, bardzo ładna kulka, ale Leon już ma połowę z ciała bitą. No i skupienie w jednym miejscu, tam musi się dobrze ciąg zostawić. Dobrze, aż jeżeli chcą oby dwa teamy tutaj jakoś wyjść z opresji. Świetny arrow leci Wukonga, no ale czy wystarczy? Aż gdzieś tu krąży, ona ma Guardiana, więc przeżyje mimo wszystko tą akcję. Double kill Anivi, Renekton tutaj w totalnym odwrocie. Czy ktoś jest jeszcze przy życiu? Wygląda na to, że nie, jedynie Renekton. Także 4-0 przechodzą tutaj Better Nerva, no GG, well play. Już lecą na czacie, no nie wygląda na to, żeby ktoś był w stanie wybronić tą gierkę już. Jeszcze inhibitor ten u góry zostaje zniszczony. 32 minuta i jedna z dwóch wież przy Nexusie. Do tego druga wieża też zostaje zniszczona i już tylko Nexus przy życiu. Proszę Państwa, od początku sama gra, takie trollowanie, no i udało się. Brawa, brawa dla obydwu zespołów. No i trzecie miejsce zdobywają Better Nerva Anivia, natomiast Pompa Team muszą się obejść z czwartym. Co za gierka,